Krakowska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i cześć Zanusz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał ze krakowskiej średnicy 2050. Znajdujemy się bezpośrednio nad stacją Kraków Główny, gdzie jest dosyć dużo ciekawych elementów, takich jak parking na dachu, czy oczywiście tunel tramwajowy na poziomie minus 2. To wszystko w tym miejscu bardzo ładnie się łączy i mniej więcej sam Kraków Główny jest już obiektem zamkniętym i tu się więcej rzeczy nie dzieje. Natomiast średnica krakowska, która się ciągnie przez sam środek miasta, to trochę inna sytuacja. W ostatnim czasie w czerwcu zostały oddane do użytku nowe tory właśnie tej średnicy po 6 latach przebudowy tejże linii kolejowej i w końcu pociągi mogą jeździć trochę lepiej i sprawniej w tymże miejscu. Natomiast dokładnie to się całkowicie zmieni w tym miejscu i pociągi będą jeszcze częściej jeździć już od najbliższego weekenda, konkretnie od 3 września, ponieważ od 3 września wchodzi nowy rozkład jazdy, a co za nim idzie oddanie do użytku kolejnych nowych torów na krakowskiej średnicy. Dzięki nim będzie też możliwość wjazdu na nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, który jest ciekawy i na pewno kontrowersyjny pod paroma względami. Co ważne, cały ten nowy przystanek kolejowy, jak i również cała przebudowa krakowskiej średnicy, która nie tylko i wyłącznie jest samym centrum miasta, jak teraz to widzicie, była finansowana i dosyć droga to jest inwestycja, ponad 1 miliard złotych na ten cały odcinek, na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny towarowy Rodzice. No i tak to wszystko w tym miejscu było przebudowane, zmieniane, powstało więcej wiaduktów i nowy przystanek właśnie w tymże miejscu. Kraków Grzegórzki, bo tak się dokładnie nazywa, jest ciekawym elementem, który może budzić kontrowersje, jeżeli chodzi o design. Pierwotnie miało nie być tutaj blachy falistej, wyszło jak wyszło. Natomiast co mogę powiedzieć o samej nowym przystanku kolejowym? Od 3 września jest już w rozkładzie jazdy i pociągi aglomeracyjne będą się na nim zatrzymywać. Cała krakowska średnica jest w ten sposób zrobiona, że pociągi podmiejskie, czyli aglomeracyjne, jeżdżą po zewnętrznych stronach linii kolejowej, natomiast po środku dwa tory są dla pociągów jeżdżących z większą prędkością, czyli dla pociągów dalekobieżnych. Co ważne, nowy most, który tam powstał kawałek dalej, który za chwilę zobaczycie, jest całkowicie oczywiście nowy, powstały 3 nowe mosty z możliwością też przejazdu dla rowerzystów, natomiast tamten most ma maksymalną prędkość przejazdu dla pociągów stąd w wysokości 100 km na godzinę, więc te pociągi tutaj też się zbytnio nie rozpędzą, bo zaraz jest Kraków Główny, a z drugiej strony jest most, więc wiadomo, że pociągi aż tak tutaj szybko nie jeżdżą. Co do samego przystanku kolejowego, wracając do niego, mogę powiedzieć parę informacji. Jest już prawie całkowicie gotowy, są namalowane żółte linie, są drogi dla osób niewidomych, są wejścia z jednego i drugiego krańca na peron, z obydwu krańców jest zejście za pomocą klatek schodowych lub po prostu schodów, natomiast z drugiej strony jest również i winda. Natomiast co jest na minus tej całej inwestycji, to jest to, że nie ma po pierwsze wind po dwóch stronach samego przystanku kolejowego na dwóch krańcach peronów, co jest oczywiście na minus, bo przydałoby się, bo jednak to jest dosyć wysoka wysokość, jeżeli chodzi o dostanie się na peron. Natomiast co jest ważne, to się znajduje na wiadukcie i to jest faktycznie wysoko. To nie jest tak jak przystanki kolejowe w Warszawie, czy zejście do przejścia podziemnego na Warszawę Śródmieście. To jest o wiele większa wysokość do pokonania. Dlatego też przydałoby się tutaj schody ruchome. PKP nie wyklucza, że może kiedyś powstaną tutaj schody ruchome na ten przystanek kolejowy. Natomiast na razie nie chcieli stracić finansowania, chcieli już utrzymać ten projekt, jak wygląda i nie można było tego zbytnio zmienić. Dlatego też mamy, tak jak mamy, nie ma tutaj schodów ruchomych, są tylko faktycznie zwykłe klatki schodowe z windami. Oczywiście dobrze, że te windy są, chociaż minus jest taki, że przez to, że jest po jednej windzie na jedną krawędź peronową, no to jeżeli się jedna winda zepsuje, no to już w ogóle całkowicie osoby niepełnosprawne w tym miejscu nie mogą dostać się, bo inaczej tutaj się nie dostaniemy. Co do stanowiska kolejowego, które w tym miejscu się znajduje, to tak, sam przystanek kolejowy jest dobudowany do wiaduktu. Co to oznacza? Oznacza to, że
że wiadukt jest osobno, natomiast sam nowy przystanek kolejowy ma wybudowane perony, które się wychylają z samego przystanku z samego wiaduktu, który w tym miejscu się znajduje. Pod całym przystankiem kolejowym jest pusta przestrzeń na razie. W przyszłości, z tego co wiem, może tam powstanie park, ale co do tego na razie jeszcze nie ma dokładnych rozwiązań, jeżeli chodzi o stronę władz miasta Krakowa i dogadanie tam się z koleją, chociaż z tym dogadywaniem tak akurat nie wiem dokładnie, jak to wszystko wygląda. No, tu macie też ujęcia z kwietnia, bo tak jak powiedziałem, powiem wam za chwilę, ten materiał nagrałem całkowicie spontanicznie, miałem mało czasu, żeby zrealizować ujęcia właśnie teraz z sierpnia, więc macie jeszcze parę ujęć z kwietnia, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało w tym ostatnim czasie, co tutaj się działo i no, jak byłem tutaj ostatnio, w kwietniu, miałem okazję zaobserwować, jak ten cały plac budowy w tym miejscu wygląda, co tu się dzieje i w ogóle. I faktycznie, jak widzicie, klatki schodowe wtedy jeszcze dopiero powstawały. Teraz, kiedy przystanek jest już oddawany, właściwie wszystko już jest gotowe. Nowe mosty, które widzieliście przed chwilą, już są właściwie całkowicie gotowe. Tam jeżdżą i rowerzyści, i piesi już z niego korzystają. Chociaż jeszcze, jak ja byłem wtedy, tam nie było dane do użytku, a już korzystali. Dalszy odcinek, który w tym miejscu widzicie, to jest oczywiście nowe wiadukty. No i tutaj oczywiście nowy przystanek kolejowy, do którego macie wejścia z jednej i z drugiej strony. Perony są klasyczne i długie, gości, więc tutaj nie mam co dużo mówić, są oczywiście miejsca do siedzenia, no i cały peron jest zadaszony, to jest oczywiście na duży plus, jeżeli chodzi o design, no to tutaj już są te kwestie sporne, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o nim, czy wam się on podoba, czy on jest potrzebny w tym miejscu, bo to jest też dobra przesiadka do tramwajów, komunikacji miejskiej pozostałej, no i oczywiście do tego, co tutaj się znajduje w okolicy, więc to jest według mnie mimo wszystko bardzo potrzebna i dobra inwestycja, żeby przybliżać kolej do mieszkańców i ogólnie do centrum miasta. W ten sposób można do hali targowej dostać się bez konieczności jechania do dworca głównego PKP, to jest oczywiście też na duży plus. Natomiast co jest na minus, to jest oczywiście to, jak długo ta inwestycja powstawała, to, że mi osobiście jakoś ta blaka falista nie przypadła do gustu, nie jest na pewno na duży plus to, że faktycznie całe perony są zadaszone, są ławki, śmietniki, nie wiem, czy już się pojawiły, ale to jakby to jest mały element, nie jest trudny. Są też oczywiście te nowe perony oświetlone, natomiast na minus jest to, że trzeba się do niego dostać na górę i to jest faktycznie dosyć duża wysokość, więc jeżeli ktoś nie ma wprawy, tak jak ja ostatnio chodziłem po górach, to ja mam wprawę, ale jeżeli ktoś nie ma wprawy, no to oczywiście takie podejście może być ciężkie, zwłaszcza dla osób starszych, czy z innymi problemami, na przykład osoby niepełnosprawne. No a brakuje windy pod post drugiej stronie całej tej linii kolejowej, znaczy całego tego przystanku kolejowego, więc to jest oczywiście na minus. Także takie tutaj moje podsumowanie na sam koniec. Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście, co wy o nim sądzicie. I jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zachęcam was do subskrybowania, abyście mogli zobaczyć kolejne filmy z Krakowa. Ja pierwotnie miałem się tutaj pojawić w Krakowie, żeby dokładnie pokazać wam, jak zmieniła się średnica właśnie teraz, żeby przyjechać we wrześniu. Natomiast przejeżdżałem pociągiem z Zakopanego do Warszawy, miałem przesiadkę w tymże miejscu i wypadło mi trochę więcej czasu, bo mój pociąg przyjechał wcześniej, po prostu przed czasem, dlatego udało mi się po prostu tutaj wysiąść i jeszcze polatać, nagrać parę ujęć, jak to wyglądało teraz w sierpniu, więc całkowicie film powstał spontanicznie dzisiaj w czwartek 31 sierpnia, jeszcze go nagrałem i już za kilka dni właściwie wszystko w tym miejscu się zmieni, bo będzie można korzystać z nowego przystanku kolejowego w całym centrum miasta. Sam jak już przyjadę tutaj faktycznie będę chciał z niego skorzystać, zobaczyć, jak to wygodnie wygląda i czy faktycznie wygodnie się przysiada, natomiast wspierającym powiem trochę więcej informacji, bo już miałem okazję trochę większej styczności kiedyś z tym przystankiem kolejowym. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na dniach pojawi się cały film z Warszawy Zachodniej, gdzie wszedłem też do podziemi, które już zostały zamknięte, m.in. stare przejście podziemne. No i oczywiście cały film z Zakopanego też przed nami. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!